Pamiętajmy samego siebie zawsze i wszędzie. Szanujmy każdą religię. Mierzmy innych swoją miarą. Raczej się nie pomylimy. Lato 1948 roku, niedaleko Paryża, w posiadłości Fontainebleau, zdarzył się wypadek. Na poboczu, obok wraku samochodu, policja znalazła Monsieur Gurdzijewa, znanego maga i nauczyciela mistycznego tańca. Był nieprzytomny. Stalin, Hitler i Gurdzijew. Co było przyczyną wypadku? Brawura, awaria hamulców, ulewa nad Fontainebleau? Wszystko wskazywało na to, że to nie był wypadek, a celowe działanie jakichś sił. Komu mógł przeszkadzać człowiek, który podawał się za nauczyciela mistycznego tańca i badacza paranormalnych zdolności człowieka? Jego los był jednak tak zawikłany, że znalazłoby się wielu, którzy pragnęliby wyrównać z nim rachunki. Nie był politykiem, ale uczniem wirujących derwiszów i guru. Gurdzijewa porównywano do hrabiego Kaliostro, Grigoria Rasputina, a nawet do znanej spirytystki Heleny Bławackiej. To był ktoś o zupełnie innej świadomości. Jedynym człowiekiem, z którym mógłbym go porównać, jeśli chodzi o energię i o to, co umownie nazwałbym duchową intuicją, jest Krishnamurti. Przypisywano mu władzę nad dyktatorami politycznymi. Podobno pomógł Hitlerowi w wyborze swastyki na symbol partii nazistowskiej. Był bohaterem legend, w których pojawiały się nazwiska Stalina i Berii. Mówimy Gurdzijew, a myślimy Stalin. Miał wpływ na polityków, ale sam dystansował się od polityki. Zresztą każdy z wymienionych dyktatorów też chciał być poza polityką. Stalin zaczynał jako poeta, a Hitler jako malarz. Od Gurdzijewa przyjęli metodę, która wydawała im się najskuteczniejsza. Metodę przekształcania człowieka. Podobno widywano go w europejskich stolicach, w pobliżu wybitnych postaci europejskiego establishmentu. Rosjanie go nie znosili. Powiadali, że w czasie wojny zadawał się diabli wiedzą z kim. Trafna uwaga. Rzeczywiście, przez całe życie zadawał się z kim popadło. Szukał uczniów. Starał się znajdować właściwych ludzi pośród wyznawców różnych religii, wśród różnych narodów, rozmaitych grup i warstw społecznych. Było mu obojętne, czy ktoś był komunistą czy faszystą, Żydem czy Niemcem, Ormianinem czy Turkiem. Ci, których można by podejrzewać, że mają coś wspólnego z wypadkiem, byli na tyle potężni, że mogliby rozprawić się z Gurdzijewem w dowolnym punkcie ziemskiego globu. Wersja pierwsza. Tajne stowarzyszenie. Georgij Iwanowicz Gurdzijew był człowiekiem nieprzeciętnym. Kiedy we Francji zdarzył się tajemniczy wypadek, w dalekiej Moskwie cioteczny brat Gurdzijewa, rzeźbiarz Siergiej Mierkurow, robił bratu maskę pośmiertną. Ten dziwny zwyczaj Mierkurow kultywował od śmierci Lenina. Zdejmował maski, kiedy w kraju rad umierał ktoś sławny. Niezwykłe było to, że tego dnia rzeźbiarz poczuł tajemniczy impuls.
Owładnęły nim wspomnienia. Z mroku pamięci wypłynęła twarz ciotecznego brata, którego ubóstwiał. Tym ciotecznym bratem był właśnie Georgij Gurdżijew, umierający na skutek wypadku. Georgij Gurdżijew, przyszły guru, urodził się około 1870 roku na odległych krańcach Imperium Rosyjskiego w pobliżu granicy tureckiej. Jego ojciec był zamożnym człowiekiem, zbieraczem opowieści i legend. Znał ich mnóstwo. Gurdżijew wspominał: mój ojciec pochodził z greckiej rodziny, której przodkowie wyemigrowali z Bizancjum. Po upadku Konstantynopola porzucili swój kraj, ratując się przed tureckimi prześladowaniami. Dziwne, ale nigdy nie wspominał, że korzenie jego rodziny sięgały byłych cesarzy bizantyńskich z dynastii Paleologów. Być może odziedziczona po przodkach rządza władzy stała się przyczyną badań, które nazywał poszukiwaniem prawdy. W ormiańskim miasteczku Aleksandropol, w którym spędził lata chłopięce, był świadkiem nieprawdopodobnych wydarzeń. Pewnego razu usłyszał wrzask i pobiegł na miejsce, gdzie, jak mu się wydawało, zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. Znalazł tam wstrząsanego paroksyzmami chłopca. Wyjaśniono mu, że to syn czcicieli ognia, który nie może wyjść z nakreślonego wokół niego magicznego kręgu. Innym razem Gurdżijew wspominał takie zdarzenie. Nocą w dzielnicy azerbejdżańskiej pojawił się Harnak, to imię złego ducha. Harnak to słowo pochodzenia tureckiego oznaczające mogiłę. Niektórzy wierzą, że duch zmarłego może wyjść z grobu i szkodzić żywym, z którymi zmarły miał złe stosunki. Azerbejdżanin, który ożył, próbował dotrzeć do domu, ale ktoś go zauważył. Żeby uniemożliwić duchowi czynienie zła, podciął zwłoką gardło i szybko odniósł je na cmentarz. Wszystkie te dziwne wydarzenia naprowadziły chłopca na myśl, że gdzieś muszą być strażnicy starożytnej wiedzy tajemnej, która daje niezwykłą władzę nad człowiekiem i ludzkością. Wkrótce potem, kopiąc w ruinach Ani, starożytnej stolicy Armenii, Gurdżijew natknął się na manuskrypt. Pisano w nim o zagadkowym bractwie Sarmung, działającym daleko na wschodzie. Właśnie tam wszechmocne bractwo miało podobno zazdrośnie strzec tajemnej starożytnej wiedzy. Słowo Sarmung pochodzi od staroirańskiego Simurg, oznaczającego królewskiego ptaka czczonego w starożytnym Iranie. To symbol świętej mądrości, o którym można powiedzieć, że był jednocześnie symbolem i rzeczywistością. Perskie słowo Simurg w ich wymowie brzmiało Sarmung. Simurg oznacza 30 ptaków. Kiedy 30 ptaków doleci do góry Kaf, wszystkie razem tworzą Simurg i każdy z nich jest Simurgiem. W ten sposób objawia się jedność, której istotę Gurdżijew postanowił zgłębić. Gurdżijew wraz z przyjaciółmi udaje się na wschód do derwiszów, którzy znaleźli schronienie w ukrytym w górach klasztorze, i tam zgłębia wiedzę tajemną. Gurdżijew twierdził, że opanował umiejętność hipnozy, telepatii i jasnowidzenia oraz że jest w kontakcie z potężnymi siłami tego świata. Czasami demonstrował swe niezwykłe umiejętności.
Opowiadano pewną interesującą historię o paranormalnych zdolnościach Gurdżijewa. Wkładał do tunelu pas z cennymi przedmiotami, który w nim znikał. Potrafił tworzyć takie miraże. Gurdżijew wrócił do Rosji w 1912 roku. Osiedlił się w Moskwie. Miał ku temu wiele powodów. Przede wszystkim mieszkał tu i pracował jego cioteczny brat, Siergiej Mierkurow, rzeźbiarz, wykonawca pośmiertnych masek. Mierkurow otrzymał prawdziwie europejskie wykształcenie. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Monachium. Potem studiował w Paryżu, gdzie spotkał się z Rodenem. Odwiedził Anglię, Londyn, Muzeum Brytyjskie. W 1907 roku, kiedy wrócił do ojczyzny, umarł katolikos wszystkich Ormian, Mkrtycz Chrymia. Mierkurow, jako świetnie wykształcony, dobrze zapowiadający się rzeźbiarz, został zaproszony do Eczmiadzynu. Tam zdejmuje pierwszą pośmiertną maskę z twarzy katolikosa Mkrtycza Chrymiana. Od tego czasu doświadcza mistycznych przeżyć związanych ze zdejmowaniem pośmiertnych masek. Siergiej Mierkurow już w czasie studiów w Paryżu zbliżył się do kręgu rosyjskich masonów. W pobliżu jego pracowni mieszkał jeden z nich, książę Biebutow. Zwykła kamienica czynszowa, jakich wiele na bulwarze rozdziestwieńskim. Za jej fasadą jednak kryło się wiele tajemnic. Gurdżijew zaczął ją odwiedzać w 1912 roku. Jej właścicielem był książę Biebutow, założyciel loży Astrea. Tu spotykali się wolnomularze, których Gurdżijew w swoich memuarach nazywa poszukiwaczami prawdy. Po powstaniu dekabrystów Imperium Rosyjskie obawiało się wszystkich tajnych stowarzyszeń, w tym również masonów. Uważano ich za spiskowców stanowiących zagrożenie dla tronu. Aktywny politycznie książę Biebutow wyasygnował 10 tysięcy rubli na utworzenie partii kadetów. Bliscy byli mu także socjaldemokraci, Plechanow i Lenin. Często spotykał się również z ludźmi, których od czasów dekabrystów uważano za wrogów publicznych. Biebutow interesował się magią i seansami spirytystycznymi. Polityka i mistyka stanowiły dla niego dwie gałęzie tego samego drzewa. Może właśnie dlatego przybyły z Azji Gurdżijew tak bardzo przypadł Biebutowowi do gustu. Razem udają się do Stambułu na zaproszenie tureckich masonów, którzy właśnie obalili sułtana. Tego roku do Konstantynopola zjeżdżali masoni z Europy, by na własne oczy obejrzeć dokonania tajnego stowarzyszenia, przez które upadła jedna z najstarszych monarchii, monarchia Imperium Otomańskiego. Wśród Europejczyków goszczonych przez tureckich rewolucjonistów był Niemiec Rudolf von Zebotendorf. Fascynowali go derwisze. Przez 4 lata badał praktykę rewolucyjnych przemian społecznych. Gurdżijew w tym samym czasie prowadził podobne badania. Obracali się w tych samych tajnych stowarzyszeniach Stambułu, mieli wspólnych znajomych. W roku 1918 Rudolf von Zebotendorf zakłada stowarzyszenie Thule, które stało za utworzeniem partii nazistowskiej w Niemczech. Być może stąd wzięła się legenda, że to Gurdżijew podsunął nazistom ważny symbol przyszłej dyktatury. Źródeł nazistowskiej swastyki należy raczej dopatrywać się w tajnej doktrynie Heleny Błavatskiej. To był emblemat jej towarzystwa teozoficznego, który później przeniósł się na sztandary nazistów. Swastyka to jeden z najstarszych symboli w kulturach i religiach wielu narodów świata. Znajdujemy ją na talizmanach plemion aryjskich, które dały początek prawie wszystkim europejskim narodom. Nazwa pochodzi od sanskryckiego słowa swasti, oznaczającego przynoszący szczęście. W memorandum Stowarzyszenia Thule zaproponowano lewostronną swastykę, symbolizującą szczęście i zdrowie. Hitler wolał swastykę skierowaną w prawo. Enneagram. W
Enneagram kryje w sobie nieskończenie wiele możliwości. Przed Gurdżijewem nie było podobnego symbolu. To nowa figura. Nowy symbol, który Gurdżijew odkrył, wydobył z nieznanego źródła. To narzędzie, które dostraja się w procesie pracy. Gdyby chciało się je wykorzystać i wyjaśnić, jak się go używa, że bierzesz linijkę, przykładasz, mierzysz i już, nic z tego nie będzie. Trzeba wejść w ten szczególny stan, który twórcy raczej ukrywają przed obserwatorami. W принципе, творческие люди скрывают от публики. Stalin, Hitler i Gurdżijew. Po powrocie do Rosji Gurdżijew postanawia stworzyć własny krąg wtajemniczonych. Chce stanąć na czele nowego ruchu, którego korzenie wywodził z Afganistanu. Przyjechał do Moskwy mając dwa cele. Pierwszy to znaleźć uczniów. Drugim było wystawienie baletu Walka Magów. W tym okresie swego życia Gurdżijew czynił aluzję, że jakoby jest uczniem derwiszów, muzułmańskich mistyków, którzy posiedli nieprawdopodobną wprost władzę nad ciałem i duszą. Derwisze różnią się szkołą, z której się wywodzili. Zawsze żyli obok biegu historii i mogli zachować praktyki, których korzenie sięgają 5-6 tysięcy lat wstecz. Są wśród nich ludzie spokojni, są tańczący i ci, którzy dokonują bohaterskich czynów. Czynów, których mogą dokonywać tylko ludzie zdolni wyjść poza własną świadomość. Zapożyczył coś niecoś z buddyzmu, coś niecoś z gnostycznego chrześcijaństwa, o wiele więcej z sofizmu, ale najwięcej pochodzi od niego samego. 90% swej filozofii Gurdżijew stworzył sam. Gurdżijew z mistycyzmu, który obejmuje takie pojęcia jak boskość, miłość, harmonia, psychologia, ciało fizyczne, usunął, odrzucił pewne komponenty i skoncentrował uwagę na aspekcie psychologicznym. Jak postępować z samym sobą, ze swoim otoczeniem? To było dla niego najważniejsze. Rozpoczął pracę w tym kierunku. Chodzi o harmonijne, filozoficzne myślenie, rozumienie życia, kosmiczne pojmowanie świata. Dał narzędzia,
za pomocą których można pracować nad własną psychiką. Chodzi o proste rzeczy. Nie wyrażać głośno negatywnych emocji, żeby ich nie umacniać. Obserwować swój stan wewnętrzny. On nazywał to samowspominaniem. Te narzędzia okazały się bardzo efektywne. Wielu uczniów już po pierwszych zajęciach z Gurdżijewem uważało, że są w stałym telepatycznym kontakcie z mistrzem. To była hipnoza o nieprawdopodobnej sile, dająca niezwykłą władzę. Wersja druga. Stalin i Beria. W dniu wypadku pod Fontainebleau wspomnienia burzliwej młodości zaniepokoiły jeszcze kogoś. Na jego biurku w kremlowskim gabinecie leżał świeżo wydrukowany egzemplarz książki Berii Przyczynek do historii organizacji bolszewickich w Zakaukaziu. W jednym z rozdziałów Beria pisał: 25 marca 1908 roku w Baku aresztowano towarzysza Stalina. Miał przy sobie dokumenty na nazwisko księcia Gajosa Niżeradze. Obok tej książki leżała książka Gurdżijewa, Spotkania z niezwykłymi ludźmi, w której również była mowa o księciu Niżeradze. Gurdżijew i Stalin rozpoczynali swoją drogę życiową w tyfliskim seminarium duchownym. Obaj niedoszli kapłani ulegli tej samej nowej muzie, rewolucji. Stalin i Gurdżijew spotkali się w Tbilisi. Razem uczyli się w seminarium duchownym. Nawet mieszkali w jednym domu. Opowiadano, że dom ten należał do wuja Gurdżijewa. Później Stalin przestał się uczyć, wystąpił z seminarium. Nawet przestał płacić. To, że się znali, jest faktem. Jest pewien ciekawy szczegół w życiu Stalina. Mówi się, że został relegowany z seminarium za uczestnictwo w kółku marksistowskim. Bardzo wątpliwe, bo któż wtedy nie był członkiem kółka marksistowskiego? Marksizm był legalny. Książki marksistowskie wydawano bez ograniczeń. To nie mogło być powodem wyrzucenia młodego, zdolnego ucznia z seminarium. W rzeczywistości został wyrzucony za uczestnictwo w jakiejś ezoterycznej sekcie, w której realizowało się coś w rodzaju koncepcji jazydów. Ale najistotniejszą była idea charakterystyczna dla koncepcji Gurdżijewa. Wtedy właśnie pod wpływem Gurdżijewa Stalin formułuje swoje najważniejsze poglądy. Między innymi przekonanie, że wszystko na świecie jest z góry zdeterminowane i że zło pokonuje się złem. W 1918 roku drogi Stalina i Gurdżijewa znów się przecięły. Z 25 kwietnia 1918 roku w Azerbejdżanie została ustanowiona władza radziecka, tak zwana Komuna Bakijska. 31 lipca władza ta została obalona i właściwie trudno było powiedzieć, kto wtedy ją zdobył. Interwenci angielscy czy tureccy? Na terytorium Azerbejdżanu zdarzały się nawet zbrojne starcia pomiędzy Turkami a Anglikami, którzy walczyli o swe wpływy. Komuniści, bolszewicy zeszli wówczas do podziemia. I właśnie wtedy rozstrzelano 26 bakijskich komisarzy. Gurdżijew, odziany w ubiór derwisza, towarzyszył Stalinowi podczas przejścia z Azerbejdżanu przez ormiańskie wioski do Gruzji. Prowadzone były przygotowania do jakiejś operacji, która wymagała osobistego udziału Stalina i Gurdżijewa. Podobno powodem do wizyty Stalina i Gurdżijewa stało się planowane przez interwentów przekazanie władzy nad Zakaukaziem generałowi Denikinowi. Derwisz i przyszły wódz chcieli temu przeszkodzić. Wśród tych, którzy zapewniali powodzenie tej misji, był funkcjonariusz kontrwywiadu azerbejdżańskich musawatystów, Lavrenti Beria. Beria rzeczywiście służył w kontrwywiadzie u musawatystów, ale jak on sam wyjaśnia podczas przesłuchania u prokuratora generalnego, został tam skierowany przez działający w podziemiu Komitet Centralny Komunistycznej Partii Azerbejdżanu. Istnieje na to dokument, protokół przesłuchania Berii prowadzonego osobiście przez prokuratora Rudenkę.
Później wszyscy świadkowie współpracy Berii z kontrwywiadem musawatystów zostali jednocześnie zamordowani. Po upadku Berii w 1953 roku służba u musawatystów stanie się jednym z punktów oskarżenia, którego skutkiem będzie jego rozstrzelanie. Jeśli Gurdżijew był świadkiem tej służby, to stał się świadkiem niepożądanym. Kontrwywiad Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Azerbejdżanu wiedział o misji Stalina i Gurdżijewa, musiał więc o niej wiedzieć i Beria. Podczas tej wizyty Stalin miał jeszcze jeden, bardziej radykalny cel. Rozpoznać, jakie są możliwości rozbicia partii musawatystów i przygotować wprowadzenie oddziałów Armii Czerwonej na Kaukaz. Stalin w tych latach przywiązywał dużą wagę do spraw Kaukazu. Szczególnie do Baku, gdzie istniała klasa robotnicza, była ropa, przemysł. Kiedy podjęto decyzję o pomocy w obaleniu władzy konserwatystów i interwentów, tureckich, niemieckich, dasznaków, została tam skierowana 11. Armia Frontu Kaukaskiego. Do Baku wróciła władza radziecka. Kiedy zaczęła się pierwsza wojna światowa, a potem rewolucja październikowa, Gurdżijew w pośpiechu przeprowadza się z uczniami na Kaukaz. Tam Guru w 1919 roku tworzy stowarzyszenie Zjednoczona Wspólnota Pracy, którego emisariusze będą później przedstawieni na Kremlu. Mimo to Gurdżijew nie chciał w tak niespokojnym czasie pozostawać dłużej na Kaukazie i wraz z uczniami ewakuował się do Konstantynopola, a stamtąd wyjechał do Francji. W 1922 roku pod Paryżem, w posiadłości Prieret, Gurdżijew założył Instytut Harmonijnego Rozwoju Człowieka. Do kręgu jego naśladowców dołączyli nie tylko rosyjscy emigranci, ale też wielu Anglików szukających w okultyzmie własnej duchowej drogi, w świecie targanym wojną i wstrząsami społecznymi. Rewolucja wygania go do Francji, do Chateaubriand, Fontainebleau. W swoim Instytucie Harmonijnego Rozwoju Człowieka odtwarza wiele cech bractwa Sarmung i wprowadza nakaz posłuszeństwa wywodzący się jego zdaniem od prawosławnych, błogosławionych starców, ojców cerkwi. Mieszkańcy zameczku zajmowali się ciężką pracą fizyczną, do jakiej nie byli przyzwyczajeni. Podrywa się ich nocą, budują drogi. Zmusza się jednych do śledzenia drugich i donoszenia na siebie nawzajem. Gurdżijew stwarza model państwa totalitarnego, który odegrał tak istotną rolę w XX wieku. Doktryna Stalina powstała bądź to pod wpływem, bądź we wzajemnym oddziaływaniu z nauką Gurdżijewa o wielkiej liczbie ja i o tym, że człowiek jest maszyną. Interesujące, że przebywając we Francji aż do 1935 roku Gurdżijew korespondował ze swym bratem Mierkurowem, który stał się wziętym radzieckim rzeźbiarzem i cieszył się poparciem Stalina. Siergiej Mierkurow, nadworny rzeźbiarz Stalina, 21 stycznia wykonuje pośmiertną maskę Lenina, co staje się punktem zwrotnym w jego karierze. Maskę pośmiertną Lenina zdejmowali Mierkurow i Szadr. Obie maski przedstawiono biuru politycznemu partii, które zdecydowało, że maska wykonana przez Mierkurowa jest bliższa oryginałowi. Podczas zdejmowania maski miało miejsce interesujące zdarzenie. Głowa Lenina była odrobinę przekręcona na bok. Mierkurow chciał ją poprawić. Nagle poczuł pod palcami pulsowanie. Przestraszył się. Wezwano Krupską i lekarzy. Stwierdzili, że to Mierkurowowi ze zdenerwowania trzęsły się ręce i wydało mu się, że poczuł drganie w ciele Lenina. W ciągu całego życia wykonał ponad 300 masek. Jego prace nie były całkiem zwyczajne, kryły w sobie podtekst. Tylko wtajemniczeni byli w stanie zauważyć i odczuć ukryty sens jego prac. Jest jeszcze jedna zabawna historia związana z budową Pałacu Rad. Zburzono świątynię Chrystusa Zbawiciela, wykonano wykop. Zrobiono pierwsze szkice. Na szczycie miała stanąć 150-metrowa statua Lenina.
głowa sięgałaby chmury. Wewnątrz głowy zaprojektowano gabinet Stalina. Wykonanie powierzono Mierkurowowi. Ten wyrzeźbił Lenina nagiego ze wszystkimi detalami, co zakrawało na szyderstwo. Jednak towarzysze z biura politycznego zorientowali się na czas i polecili rzeźbę ubrać. Część naśladowców Gurdżijewa ze Zjednoczonej Wspólnoty Pracy zakłada nowe tajne stowarzyszenie, Zjednoczone Bractwo Pracy. Wstępują do niego wysoko postawieni funkcjonariusze NKWD, m.in. naczelnik Wydziału Specjalnego tej organizacji, wszechmocny czekista Gleb Boki, członkowie Komitetu Centralnego i pracownicy Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych. Możliwe, że to oni chcieli sprowadzić guru do Związku Radzieckiego. Podczas tournée z wykładami w Ameryce, Georgi Gurdżijew otrzymał propozycję powrotu do Związku Radzieckiego i podjęcia badań nad długowiecznością we Wszechzwiązkowym Instytucie Medycyny Eksperymentalnej. Gurdżijew w ostatnim momencie się rozmyślił. Wyjazd nie doszedł do skutku, a korespondencja z ciotecznym bratem nieoczekiwanie się urwała. W dokumentach Federalnej Służby Bezpieczeństwa dotyczących działalności tajnego stowarzyszenia Zjednoczone Bractwo Pracy nazwisko Gurdżijewa pojawia się w protokołach przesłuchania przywódcy tej organizacji, profesora Instytutu Medycyny Eksperymentalnej, parapsychologa Aleksandra Barczenki. Mistrz, podobnie jak ja, zajmował się badaniami nad starożytnymi naukami. W Moskwie nawiązałem kontakt z Mierkurowym. Ten pokazał mi notatki Gurdżijewa, a później w 1934 roku również dziennik Pietrowa, ucznia Gurdżijewa. Barczenko, dysponując cennymi informacjami, przygotował tajną ekspedycję NKWD do mitycznej krainy Szambala, gdzie spodziewał się dotrzeć do starożytnej wiedzy dotyczącej telepatii i parapsychologii. Wyprawa jednak nie doszła do skutku. Wszyscy członkowie Zjednoczonego Bractwa Pracy zostali rozstrzelani. Wersja trzecia. Naziści. Zagrożenie nadejdzie z kosmosu. Główną przyczyną zbliżającej się apokalipsy będzie Księżyc. Księżyc jest już czwartym z kolei naturalnym satelitą Ziemi. Poprzednie trzy były przyczyną najstraszniejszych katastrof w historii naszej planety. Rozpadały się i spadały na Ziemię lawiną kamiennych brył. Każdy z tych kataklizmów unicestwiał poprzednie cywilizacje. Tak pisał austriacki inżynier i mistyk Hans Hörbiger. Adolf Hitler był zwolennikiem tej doktryny. Gurdżijew w swoich poglądach poszedł znacznie dalej. Księżyc jest wielkim wrogiem człowieka. Służymy Księżycowi. Podobni jesteśmy owcom Księżyca. On nas oczyszcza, karmi i chroni, by zachować dla swych celów. Kiedy zgłodnieje, zabija nas w ogromnej liczbie. Człowiek jest całkowicie uzależniony od wpływu Księżyca. Jego złe postępki, zbrodnie i bohaterskie zrywy. Wszystko to jest uwarunkowane wpływem Księżyca. Uporczywie powtarzają się plotki o tym, że Hitler także znał tę doktrynę Gurdżijewa. Idea człowieka maszyny leży u podstaw wszystkich systemów totalitarnych. Jego koncepcja jest intuicyjną zapowiedzią totalitaryzmu. Gurdżijew jest swego rodzaju geniuszem totalitaryzmu, choć sam nigdy specjalnie nie interesował się polityką. Druga wojna światowa i wkroczenie hitlerowców zastają Gurdżijewa we Francji. Wśród hipotetycznych przyczyn zamachu na Gurdżijewa, ta najbardziej zaskakująca może się okazać prawdziwą. Gurdżijew odmawiał odpowiedzi na pytanie, kim byli współzałożyciele Towarzystwa Poszukiwaczy Prawdy. Znamy jednak nazwisko jednego z jego towarzyszy. To Karol Haushofer. Jego udziałem stało się stworzenie podwalin geopolityki. Był jednym z najważniejszych ideologów III Rzeszy. Prasa donosiła, że w latach 1903-1908 razem z Gurdżijewem przebywał w Tybecie.
Okazuje się, że ekspedycję zorganizowali niemieccy naukowcy, którzy znali doświadczenia Gurdżijewa w Tybecie. Próbowali tam znaleźć przedstawicieli prawdziwie aryjskiej rasy. Szukali nordyckich cech u mieszkańców Tybetu, co oczywiście nie mogło się w pełni udać, choć niektóre związane z tym eksperymenty są bardzo ciekawe. Uczeń Gurdżijewa, generał Karol Haushofer, był aktywnym uczestnikiem grupy Thule, tajnego stowarzyszenia, które stanowiło jądro niemieckiego ruchu narodowo-socjalistycznego. Haushofer regularnie odwiedzał Hitlera i Hessa więzionych w twierdzy Landsberg. Jego idee w znacznym stopniu przyczyniły się do zdefiniowania doktryny geopolitycznej III Rzeszy. Wiadomo, że w czasie swego krótkiego pobytu w Niemczech Gurdżijew miał uczniów. Byli wśród nich przyszli esesmani. Gurdżijewa przecież nie interesowały różnice między ludźmi. Żadne, ani narodowe, ani polityczne. W okupowanym przez Niemców Paryżu Gurdżijew zwraca na siebie uwagę gubernatora Francji Karla Heinricha von Stülpnagela. Stülpnagel w latach 20. był jego uczniem. Niemcy w latach 20. stały się mekką mistycyzmu. To naturalne, że Gurdżijew miał tam uczniów, a jeden z nich po 20 latach okazał się esesmanem wysokiej rangi. 20 lipca 1944 roku Karl Heinrich von Stülpnagel, który uważał się za ucznia Gurdżijewa, wziął udział w spisku Klausa von Stauffenberga i dokonał jednodniowego, bezkrwawego przewrotu w okupowanym Paryżu. To było w period okupacji, kiedy szef paryskiego oddziału SS, który należał do tajnej organizacji okultystycznej, w momencie przewrotu znajdował się w budynku SS na naradzie. Liczebność ochrony została zwiększona 10-krotnie. Stali SS-mani z owczarkami, porozstawiani byli snajperzy. Wszyscy wycelowali w maleńkiego, zażywnego, łysawego człowieka. Oczywiście był nim Georgi Gurdżijew. Gurdżijew zaczaił się na niego. Kiedy Stülpnagel wychodził w towarzystwie dwóch SS-manów z ogromnymi psami, Gurdżijew zrobił o taki ruch nogą. Kopnął go w zadek i krzyknął po angielsku. Recollection. 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 Przypomnij sobie. To był podstawowy jogistyczny chwyt Gurdżijewa. Chodzi o natychmiastowe wspomnienie samego siebie. Żyjemy nie wspominając siebie. Czy teraz, w tej chwili, pan wspomina siebie, ja, w sobie? Ja też nie. Gurdżijew uważał, że wspominanie siebie jest jedną z najważniejszych rzeczy w jego nauczaniu. Od razu skoczyli do niego z automatami, ale Stülpnagel wydał dziki okrzyk po niemiecku. Nauczyciel. Rzucił się ku niemu, zaczął go ściskać i całować. Nauczycielu, jakże się cieszę, musimy się nagadać, musimy się spotkać, całe noce i dnie będziemy rozmawiać. Kiedy dotarła wiadomość o fiasku spisku i o tym, że Hitler przeżył zamach, Karl Heinrich von Stülpnagel odebrał sobie życie. Wyzwolenie Paryża i koniec wojny nie przyniosły Gurdżijewowi spokoju. Uczniowie z jego otoczenia nadal zauważali jego dziwne zachowanie, coś ukrywał. Według ogólnie panującego przekonania Gurdżijew nie wszystkim podzielił się z uczniami. Oczywiście był ktoś, kto mógł wyrwać Gurdżijewowi tajemnicę świata, ale ojciec narodów miał na głowie zbyt duże i zbyt kłopotliwe gospodarstwo.
Działalność Gurdżijewa nie była dla Stalina tajemnicą. Ideologiczni detektywi zameldowali Wodzowi o wydanej przez Gurdżijewa książce Wszystko i całość, w której opisany jest Lentro Hamsanin, alegoryczny główny winowajca zniszczenia ksiąg mądrości. Stalin przeczytał w niej, że dusza Lentro Hamsanina przebywa na planecie Wieczna Zemsta. Najstraszniejszą torturą są na niej wyrzuty sumienia, o których na pewno wiadomo, że nigdy się nie kończą. Stalin natychmiast rozszyfrował pierwszą część słowa Lentro Hamsanin. Lenin Trocki. Ale kim jest Hamsanin? Gospodarz Kremla podniósł słuchawkę telefonu. Wyciągnąć z podziemi Gurdżijewa. W świat poleciały sygnały i rozkazy. W gabinecie Stalina zadzwonił telefon. Znajomy głos meldował. Uspokój się, Koba. Gurdżijew zmarł w zeszłym roku we Francji, w amerykańskim szpitalu w Neji. Czy coś powiedział przed śmiercią? Ponurym głosem zapytał Stalin. Tak. Powiedział, porzucam was w kłopotliwej sytuacji. Być może latem 1948 roku na drodze z Paryża do Fontainebleau Gurdżijewa czekało jedno ze spotkań z niezwykłymi ludźmi, których znał w swym życiu tak wielu. Nie zawsze jednak ci wybitni ludzie byli nieszkodliwymi poszukiwaczami prawdy. A może prawda, której szukali, miała kryminalny finał. Po powrocie z Ameryki Gurdżijew na drodze z Paryża do Fontainebleau jadąc z dużą prędkością uderza w drzewo. Skoro mogło się to przydarzyć Gurdżijewowi, to znaczy, że nie jest on panem przypadku. Zdarzają mu się rzeczy niespodziewane. Czyli nie jest wielkim nauczycielem, mistrzem, człowiekiem oświeconym. Przecież był znany z zamiłowania do szybkiej jazdy. Od dawna uganiała się za nim policja. Przyczyną wypadku nie były żadne szczególne okoliczności. To jego samochodowa brawura. Pozwalał sobie na przyjemności. Nie można go nazwać człowiekiem normalnym. To ja jestem normalny. On był człowiekiem absolutnie niezwykłym. Po tym podejrzanym wypadku Georgi Iwanowicz wyzdrowiał i wrócił do nauczania mistycznych tańców. 14 października 1949 roku upadł podczas lekcji. Na łożu śmierci przekonywał swoich uczniów, że nigdy ich nie opuści. Uczniowie gotowi byli wierzyć w nieśmiertelność maga, ale fizyczne ciało musiało się podporządkować prawom czasu. 29 października 1949 roku Georgi Iwanowicz, mimo obietnic, od nich odszedł. Gurdżijew zmarł w amerykańskim szpitalu w miasteczku Neji pod Paryżem. Śmierć Georgija Gurdżijewa owiana jest mgłą tajemnicy, której nigdy nie uda nam się rozproszyć. Być może wtajemniczonym był rzeźbiarz Mierkurow, który chciał wykonać pośmiertną maskę zmarłego ciotecznego brata. Kim więc był Georgi Gurdżijew? Wybrańcem wchodzącym w ezoteryczny krąg tajnych władców tego świata? Nauczycielem tańca? Hipnotyzerem? Guru? A może wynalazcą technologii przekształcenia człowieka, która w ręku despotów i tyranów stała się narzędziem sterowania świadomością mas? Być może tylko sam Gurdżijew rozumiał swój prawdziwy cel i wyniki swej pracy. Dla nas Gurdżijew pozostanie zagadką, której nigdy nie zdołamy rozwiązać. Nauka Gurdżijewa mogłaby być bardzo pożyteczna we współczesnym świecie.
On sam mógłby zająć pozycję buforową pomiędzy światem muzułmańskim a chrześcijańskim, które jak na razie nie mogą się wzajemnie porozumieć. Gurdżijew to most. Prawdziwa osobowość nie daje się kształtować okolicznościom. To ona te okoliczności kształtuje. Pamiętajmy samego siebie zawsze i wszędzie. Szanujmy każdą religię. Mierzmy innych swoją miarą. Raczej się nie pomylimy. Realizacja Julia Agiejewa, Olek Szyszkin, Andrzej Wołkin. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Krystyna Łozowska. Czytał Paweł Straszewski.